Dzień dobry, tu Perły z Pakamery, Beksi oraz Capri. I dziś będziemy recenzowały film kontrowersyjny dla nas. Ciężki, co trudna sprawa, bo to bardzo trudna sprawa. To było dla nas ogromne poświęcenie. Tak, to było nasze ogromne poświęcenie. Tak, ja też obejrzałam dwukrotnie. Jest ale to film... nie wpłynie na ocenę, to nie sugerujcie się tym, że dwa razy oglądałyśmy. Tak. Drugi raz było tylko dla recenzji. Dla recenzji, żeby sobie po prostu przypomnieć te wszystkie gnioty, które tam wystąpiły. Tak. Film pod tytułem 365 dni. Polski film erotyczny, który powstał na podstawie bardzo poczytnej książki. Albo o tym samym innymi tytule. Słowy, kiepskie porno. Tak. I w ogóle najpierw to może wyjaśnimy, jak doszło do tego, że my w ogóle zdecydowałyśmy się obejrzeć ten film. Już kiedyś prowadziłyśmy taką żartobliwą rozmowę o tym, jak zarobić kupę pieniędzy, jak odnieść sukces. Tu Capri właśnie chciała coś napisać, zastanawiała się co. No i ja właśnie podsunęłam taki pomysł, żeby takie porno napisać. Taki bestseller. Takie romansidło w stylu harlekinów, tylko z jakimś takim wątkiem bardziej... Bardziej pikantnie. Jeszcze, bardziej pikantnie, tak. No i ty się wtedy zdecydowałaś na obejrzenie to tego jakoś, filmu. Jakoś tak mnie podpuściłaś wtedy. Tak, bo ja sama nie obejrzałam. To było coś jak w tym kawale, żeby ktoś wyskoczył z samolotu. No w życiu, co, nie dasz rady? Ja nie dam rady. No i obejrzałam. No i obejrzała pierwsza i przez dłuższy czas w ogóle nie wiedziałaś, że ja tego filmu nie obejrzałam. I później jak zdecydowałyśmy się, żeby... Znaczy ty zdecydowałaś, że może to zrecenzujemy, to ja padłam w panikę, gdzie przyznałam, że... Nie, że teraz ja będę musiała obejrzeć. Film, ja nie wiem po prostu, co powiedzieć o tym filmie. Jednak tak, dlaczego w ogóle recenzujemy, tak sobie pomyślałam, no bo może bez sensu jest recenzować coś, co no w ogóle czego nie polecamy, ale jednak mimo wszystko stwierdziłam, że polecamy. Polecamy, żeby ludzie po prostu zorientowali się, jak wygląda kiepskie kino i żeby tego... I żeby nigdy nie pisali takich rzeczy, ani nigdy nie na... Żeby nigdy nie nagrywali takich rzeczy. I żeby się może, nie wiem... nie wiem dlaczego, ale warto to obejrzeć po prostu... Nie wiem, żeby zobaczyć, jakie granice po prostu zostały przekroczone i jak bardzo coś może być beznadziejne, ja niczego gorszego nie widziałam. I przy okazji zobaczyć film Szkodliwy społecznie, jak to żeśmy doszły do wniosku, w zasadzie tak. No nie? Tak. Mhm. I opowiemy za chwilę o tym, dlaczego on jest szkodliwy społecznie, ale najpierw to może opowiemy, o czym on jest, ten film. Trudne to jest, bo on jest w ogóle o niczym. I tam się nic w ogóle nie klei. To jest taka... ojejku. Już myślałam wcześniej, jak to nazwać. To jest po prostu taka historia, która po prostu jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby coś takiego w ogóle się przytrafiło. To jest takie wyssane z palca, żeby nie powiedzieć, że z czegoś innego, no, przy tym kontekście. Sorry. Tak, też sobie tak napisałam, tak, obyczajowy to w ogóle nie jest, bo nie. Do życia się ma nijak. To nie jest erotyczne, tak jak pan Raczek powiedział, bo tam nie ma w ogóle erotyzmu. Też... Jako porno nie, to jest takie porno. Ktoś nazwał, że to jest kiepskie porno, bo to jako... Nie wiem, jak to nazwać. No bo trochę za mało widać, jak na porno. Ale ogólnie takie sceny i te miłosne to takie bardziej w kierunku porno niż erotyki. No raczej. Tu jeszcze tak, a właśnie przy tej obyczajowości tutaj sobie taką notatkę zrobiłam, że mija się z życiem na przykład w tym miejscu. Nie może to być obyczajowe, bo absurdalne jest, że pani ta taka piękna główna bohaterka ma narzeczonego takiego buraka po prostu totalnego pod koszulku i w klapkach. No ale wiesz co, ale to nie. Niemożliwe, że ona jest osobą taką na poziomie, nie? Nie, ale są i takie sytuacje. Tak? No oczywiście, tak.
Że ona taka na poziomie, a on taki buraczany strasznie. No wiesz, taki no tam ogóle... aspekt psychologiczny, może ona, wiesz, wtedy bardziej czuje się, wiesz, bardziej taką, jak to było na początku. Właśnie tu jest ta, ten moment, gdzie w tym filmie widzę zgrzyt, bo ona na początku jest, w ogóle jest jakieś takie dziwne sceny, tak jakby nawiązanie, że podobne rzeczy się i temu Włochowi, który się za chwilę pojawi, nie? Tak, przytrafiają, bo on się w niej zakochuje się w niej Włoch, szef tak, mafii. Tak, temu, i tak jakby to na jednym poziomie, w tym samym czasie podobne rzeczy im się przytrafiają. On ma spotkanie jakieś, ona ma spotkanie, on ma seks, później jemu zabijają ojca, a ona... Nie, ona to było tego wcześniej. Nie, aha. Ale to właśnie było, nie wiem, nie chcę spoilerować, bo wiesz kiedy on ją nie, wtedy zobaczył. Nie, dlaczego trochę możemy spoilerować, i tak tam w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. On ją wtedy zobaczył i właśnie i nie, chyba dlatego tak ona, tak już się, już czy się w niej zakochał, czy ona po prostu, nie wiem o co chodziło, co mu tam, że ją on widział. Się w niej to w ogóle było tak też, znaczy w ogóle nie bardzo wiemy o co tam chodziło, tak. ale tam się dużo rzeczy takich dzieje mafijnych, ale to film gangsterski na pewno też nie jest, bo nie. Tam się w ogóle nic nie klei, jakby mafia tak działała, to nie w ogóle by przestała istnieć. Nie wiadomo skąd ten snajper strzela, który tam do nich tak. strzela, tak, nie wiadomo w ogóle. Ale właśnie, bo do niego jego ojca strzela snajper, tak. stwierdzam, że z kosmosu, bo w ogóle nie miał skąd strzelić. Ja mam wrażenie, że jeden strzał jest z powietrza, drugi jest gdzieś tam z ziemi. Nie ale wiem, helikoptera nie słychać, willa jest gdzieś na odludziu, tak. No nie wiadomo skąd. Nie wiadomo, ale może... o co kam. A właśnie, tak. Bo tak się zapędziłam, że mi uciekła ta myśl, że właśnie chodziło o to, że no, to bo zaczęłam mówić, że te same sceny, że im się to samo tak jakby już, że już ta więź między nimi kurczę, jest. A ja w ogóle to nie wpadłam, ja w ogóle ja dopiero za drugim razem, jak ja już, powiem tak, za pierwszym razem ja się strasznie na tym filmie wynudziłam i w ogóle a za drugim razem, jak już wiedziałam, co tam się wydarzy, to zaczęłam jakby zwracać uwagę na pewne szczegóły, więc pewne rzeczy jednak tam dostrzegłam, których być może za pierwszym razem się nie dostrzega, więc zauważyłam właśnie te takie jakby... już nie, dziękuję. Ja może pytam, czy... że tak jakby już pokazana jest ta więź między nimi, że mówię tutaj to samo się dzieje. To jest jakaś więź taka kosmiczna, tak? Tak, jednocześnie, taka... wiesz, w tym samym czasie seksu uprawiają na przykład, nie? No i jest właśnie coś takiego pokazane na początku filmu, że ona to jako taka baba z jajami, po prostu taka silna kobieta, a później w scenie z tą swoją fajną, zajefajną, jak ona lamparska, tak? Tak, koleżanko, dowrócimy do tego. Ona mówi, że ona po prostu przy tym Włochu, przy tym gangsterze, ona to się czuje taka, jak taka mała dziewczynka, ona tak się przy nim czuje bezpiecznie. No mówię, no kurde, no. A z tym z klapkami się nie czuła. No nie, tak. Klapka się nie czuła bezpiecznie. Nie, no wiesz, to takie... I ona to, sama nie wiedziała, czego chce sama generalnie. Sama nie wiedziała, czego chce, tak, no. Ale tak. Także w każdym razie taki wątek to jest taki, że o, ja sobie przewrócę kartkę, przepraszam, tak, ale mi się woda najpierw wylała w zeszycie i teraz te kartki są sztywne. W ogóle całość jest o tym, że ten gangster się zakochuje w takiej Polce, która ma narzeczonego w klapkach, takiego buraczanego i pod koszulką na ramionczka i on ją porywa i ją postanawia uwięzić i przez na rok i ona przez ten rok ma się w nim zakochać przez 365 dni, jak się w nim nie zakocha, to on ją puści i to jest a przekonuje ją tam tak dziwnie, w dziwny sposób nie tylko erotyczny, ale taki jakiś znaczy, sadystyczny jak to było, że on nie znosi sprzeciwu z jednej strony, a z drugiej strony to jej nie tknie, dopóki, jeżeli ona nie będzie chciała tak, że takie są tam różne sprzeczności, to jest film pełen sprzeczności dokładnie, że jej nie tknie, a to ona później zaczyna mu robić jakoś tak jakby grać mu na nerwach prowokuje że tak go, zachowuje za się odpycha tak. Ale co, tak. Wiesz co, kolejna ciekawa rzecz, jaką zauważyłam wodzi, żeby on był zazdrosny. Tak, że był zazdrosny, on później po prostu przez nią on w jakieś kłopoty się pakuje i w ogóle jego gangsterska... I zabija on gangsterska rodzina w ogóle jest obrażona na niego, podpada te swojej rodzince gangsterskiej. W każdym razie, ale jest coś takiego, że ona tak z jednej strony tutaj...
jest w niewoli u tego gangstera i ona się go nie boi i po prostu robi mu fochy, pokazuje mu po prostu, tak, że ona ma go gdzieś i w ogóle. Natomiast jak jest scena na dyskotece i tam jeden gość po prostu... No go specjalnie prowokuje tego gościa. Tak, też prowokuje go tak jak tego gangstera, nie? Wiadomo. Ale tak, on już nie jest taki miły i ona nagle okazuje się, że ona się boi. Nie, 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 zostaw mnie i tak dalej. Myślę, a tego, no i on kurde, go zabija, a tego gościa. I ona jeszcze widzi, jak ten gangster, ten jej Włoch kogoś zabija i ona dalej, ona widzi to na własne oczy i ona dalej jeszcze mu fika, no. Mi to się w głowie nie mieściło. Tak. A w ogóle w tym wszystkim, to tak, to z tym i tam jeszcze była taka scena, której się tak strasznie śmiałyśmy, matko, że ona do niego włazi do pokoju, bo są w jakimś Rzymie, w jakimś hotelu, włazi do niego do pokoju nie wiadomo po co, a później ma pretensje, że on ją tam przyszpilił i... Że do łóżka ją przywiązał. Że do łóżka ją przywiązał, a wlazła tam w ogóle nie wiadomo po co i później chciała być koniecznie uwolniona. Tak. Ale dobra, już nie będziemy tej sceny, bo to w ogóle jest scena, którą wszyscy muszą chyba obejrzeć. To jest po prostu niesmaczne. Nie zobaczę, ale w ogóle przy tym wszystkim jakieś tak komiczne, że nie, no to jest straszczego. Tak, to jest pełno komedii. No i tam jedna najważniejsza scena. Czy była jakaś super scena, która cię tam urzekła, dla której warto było obejrzeć ten film? No była, wiesz, w sumie. I może zacznę od tego, że no tak jak i pan Raczek i jak my zauważyłyśmy, że ona jest, zresztą ona sama to w wywiadzie mówi, że ona po prostu jest tam spięta, dla niej były kłopoty. Pan Raczek to powiedział, że drewno. Że drewno, nie? I ona też, ona mówiła właśnie, że te sceny właśnie seksu to dla niej to i to rozbieranie się, że to było takie krępujące, co dla mnie właśnie było dziwne, że taka aktorka, no bez takiego doświadczenia, nie? Że tak powiem na ekranie, że ona do takiego filmu takiego została zaangażowana, no i tak, i widać u niej jest to spięcie. Ona się zgodziła. No powiedzmy, z wyjątkiem jednej sceny, co się śmiałam z tego, że z tym urządzeniem to bardziej wyszło naturalnie. Tak, urządzenie było bardziej seksowne. Bardziej sexy niż Włoch, no ale do czego zmierzam? A Włoch jest piękny, tak swoją drogą. Tak, i wyrzeźbiony, no w sumie fajny gość. I tak, wysoki, tak. Tak, wysoki, no. Tak. Tylko z jedną miną ciągle gra, takie zęby na wierzchu. Tak, no, ale... tak. I to jest usta takie brzegi od nocnika. Nie, ale przystojny gość, nie? No podobało mi się w wywiadzie, jak on się tłumaczył, że on w życiu czegoś takiego kobiecie nie zrobił, nie? Jak tam na ekranie robi, że też sceny pewne też były dla niego kłopotliwe. No ale właśnie, bo zaczęłam mówić, że... No. No tak, przypomnij mi, o czym ja mówiłam. Poczekaj, kurczę, no widzisz, to ja cię wprowadziłam na manowce. No właśnie, no. Że tak mówiłam. Aha, o tym, że ona tutaj tam do niego taka poszła. Drętwa jest w tych scenach, nie? No i w zasadzie widać to wszystko, no nie? Ale jest właśnie ta scena, gdzie chyba tych dwaj geje, co ją tam ubierają, szykują na bal bodajże, kojarzysz? To ci, co z tego programu Królowe Życia, tak? To jest ta para tych dwóch chyba panów? Tak. No i w każdym razie oni... Ja takie odniosłam wrażenie, że ona właśnie przy nich w tej scenie, kiedy oni tam ją malują, jak jakiegoś kopciuszka, jak w tej scenie z filmu pani Doubtfire, co robi na Williamsa, właśnie tam robią na kobietę, nie? I to tak jest pokazane jako taka zabawa przebieranka, nie? To tutaj w sumie odniosłam wrażenie, że też coś podobnego, tylko że no ją oczywiście tutaj szykują, żeby taka sexy była. Ja miałam wrażenie, że ta aktorka, właśnie w tej scenie pokazuje taki swój osobisty urok, jest taka kwitnąca, jest rozluźniona, wręcz przeciwnie. No się musiała rozbierać tam. No nie musiała się rozbierać, tak. I to jest ta może jedna scena. Było chyba w ogóle skrępowana, wiesz? Nie wiem, w może facecie, przy nim, bo facet był porażający w ogóle. No tak, może taki porażającą miał urodę. No właśnie, nie wiem, ale w każdym razie mam wrażenie, że ta scena właśnie szykowania na bal, to było widać cały ten potencjał tej, wiesz, tej aktorki. Tą kobiecość, że tak jak, no wiesz, o co no w ogóle, kamam, była nie? Ładna, czy jest ładna. Jest ładna, Anna tak. Maria się Klucko, ona się nazywa. Tak. Jest ładna. Twoja twarz brzmi znajomo, chyba też tam była w którymś odcinku, znaczy w jakiejś sesji.
A nie wiem, bo nie oglądałam. No, a ja właśnie też kiedyś ją gdzieś widziałam, właśnie, bo wiem, że ją gdzieś widziałam oprócz tego filmu. I dla mnie była scena taka najfajniejsza, to ci mówiłam, z tą Lamparską i to dlatego warto było to obejrzeć. Potem ona grała Lamparska przyjaciółkę jej. Ona przyjechała do Warszawy i po prostu takie życie wniosła, taką nadzieją tchnęło, że już za chwilę coś się wydarzy, ten film się nareszcie rozrusza, nie? A tu za chwilę osiadło, bo ona już tam zaczęła kocham go, ale go nie ma. Wyszedł i nie przyszedł. I tam. I zrobiła się tragedia. Jeszcze, bo ja chciałam opowiedzieć o tym, dlaczego uznałam, że jest film społecznie szkodliwy. No właśnie. Tak, o właśnie, to może dlatego warto obejrzeć jeszcze, nie tylko dlatego, że zobaczyć, jak nie powinien wyglądać jak nie powinien wyglądać film w ogóle jako taki, tylko dlatego jeszcze, żeby przestrzec ludzi, którzy się tym fascynują, że tak w życiu nie jest, że tak to nie wygląda. Dla mnie film jest społecznie szkodliwy dlatego, że po pierwsze, ona się w nim zakochała w ogóle i dla mnie jest straszne to, że jej było wszystko jedno, że ona się... Ale samego końca nie powiem. No. Ale to było do przewidzenia przecież. Nie wiadomo. Dla mnie straszne jest to, że się zakochała w gangsterze, wiedziała, co on robi i jej to w ogóle nie przeszkadzało. Że najważniejsza była kasa, ciuchy i pierdelanse różne, które on jej kupował. I ona taka głupiutka, taka strojąca się w te wszystkie rzeczy, nie? On za nią te zakupy nosił. I tupiąca nóżką i fochy tak. Na co chwila, no nie? Tak, tam z jakąś taką bielizną coś było, że on mówi, że on za tę bieliznę płaci i ona mu tę bieliznę potem rzuciła, że on płaci i ma prawo ją oglądać, i ona mu ją rzuciła. Takie żenuła. Ale powiem ci, że te włoskie sklepy bardziej mi się podobały niż polskie, tam z ciuchami. Jednak włoska moda to nie to, co w to polskie sieciówki. A to tam Oliera 2 było, to tam same zagraniczne. No tak. No ale to wiesz co, Włochy tam były ładne ogólnie, te krajobrazy i to wszystko, to chociażby tak, dlatego właśnie warto dlatego warto obejrzeć, dla krajobrazu. No. Jeszcze chciałam powiedzieć właśnie, dlaczego szkodliwy społeczny, że po pierwsze zakochała się w nim, a po drugie, że jest tam dużo przemocy i to tak wygląda, jakby ta przemoc się kobietom podobała i to jest nieciekawe. To jest bardzo złe przesłanie. Że panowie mogą filmu. Myśleć, że paniom się coś takiego podoba właśnie. Tak, no. Tak, że podąsa, a potem potem i tak ulegnie. Ale sama tak, tego to, chce, no nie? Tak, to jest bardzo złe przesłanie. Drugie. Trzecie to takie, że kobiety są po prostu takie głupiutkie, że takie wybaczają próżne, jakieś tam... No. Takie próżne, najgorsze rzeczy, bo on ją przecież odesłał do Warszawy, do jakiegoś mieszkania, nie wyłączył telefon, nie mówiąc w ogóle, co się będzie z nim działo i potem nagle się pojawił i ona mu wybaczyła za, nie wiem, za jedną noc i za zakupy na Moliera 2, prawda? No właśnie. To najpierw tam się wściekła, a potem nakupował jej różnych głupot, to już. To już było w porządku, tak. No. I teraz właśnie może o muzyce ty się wypowiedz. Bo oglądając po prostu pierwszy raz ten film, to właśnie tak się bardzo wynudziłam, no i stwierdziłam, że jedna z tych lepszych rzeczy w tym filmie to ewentualnie muzyka jeszcze, nie? Że z tego wszystkiego najlepsza muzyka. Później jak ty stwierdziłaś, że tak niekoniecznie, ja drugi raz obejrzałam ten film i doszłam do wniosku, że faktycznie, że nie, ta muzyka jakoś tak nie jest powalająca, ale chyba dlatego, że w tym kontekście, bo w kontekście tych scen po prostu ta muzyka traci urok. Idiotycznych, no. Bo na przykład tam jest taka piosenka o tytule Here She Comes Again. Właśnie ja tą piosenkę usłyszałam po jakimś czasie, słuchając sobie playlisty na YouTubie. Ja posłuchałam tej piosenki i naprawdę wydała mi się fajna. A w tym filmie to takie, kurczę, to tak jak pan Raczek to chyba o pewnym serialu powiedział, że jak szarlotka na zażeganym talerzu, nie? Tak, to o tym serialu Osiecka, tak. No właśnie. Tak, tak, że podano, no właśnie, że to tak smak wygląda. I tutaj dokładnie tak samo, bo ta muzyka to wręcz mnie tak irytowała, bo to była przy takich durnych scenach, no że zaczynała właśnie, muzyka. Tak, o to, no. Matko,
żeby się na nas nie obraziła autorka książki. My podziwiamy jej sukces i fajnie, że, zazdrościmy że jej się udało. Zazdrościmy jej, że jej się udało, po prostu nie miałobyśmy takiej odwagi, znaczy, żeby taką książkę napisać, no tak, prawda? Książka książką, no to... ale właśnie podobno na planie właśnie była obecna autorka książki. Ja jestem ciekawa, tak? Jak reżyserka by... zrobiła ten film, gdyby tam nie było autorki książki. Czy to by było... Czy on by dalej zasługiwał na Złotą Malinę? No być może nie, bo pan Raczek przecież właśnie powiedział, że to jest dobra reżyserka i że potrafi postawić na swoim, a tu widocznie no pod wpływem presji autorki, która miała swoją wizję, no uległa i wyszło jak wyszło. Autorka jest pisarką i się powinna zająć pisarstwem, a reżyserka powinna się zająć reżyserią i możliwe, że wtedy by było no coś ciekawszego, chociaż ta historia, chyba że w książce, nie, może my musimy książkę przeczytać, słuchaj, bo może w tej książce jest coś wyjaśnione, bo ona jest w tym filmie taka pogmatwana i to może przez to tak ten film źle odbieramy. Może, no, może w książce jest coś lepiej wyjaśnione. Może no, jest więcej wiem. No nie wiem. Myślisz, że się zdecydujemy, bo matka, że będziemy książki recenzować. Bo... Może... Nie decydujemy się. Zostajemy przy filmach. Dobrze, zrozumiałam. Nie chcesz czytać tej książki. Nie dasz się sprowokować. Powiem po angielsku. Do obejrzenia filmu. Nope. I wiesz, a właśnie, a ja jeszcze chciałam, są obydwie, doszliśmy do wniosku, że warto obejrzeć dla wspaniałych widoków Włoch. No właśnie, tak. Bo tak. To są po prostu krajobrazy urzekające. No. To można śpiewać się wyłączyć tam i przewijać te sceny te erotyczne i sobie oglądać tak, i sobie oglądać no mnie to. Mnie to właśnie dziwiło, że ta bohaterka chore serce ma, jak ona rajcuje, ho, ho, ho. I nie ma chorego serca. O, ja zapomniałam, że miała chore serce. Tak, tam ciągle było coś o chorym sercu. Chore serce. Że tak. O, nie, wiedziałam, że masz chore serce. No, źle zniosłaś narkozę. Nie, co to było? Coś on ją uśpili ją tak. On ją uśpił, jak on ją porywał tym jakimś, jakimś chloroformem. Hydroformem. Tak. Hydroformem ją uśpił. I potem i potem nie wiedziałem, że ty masz chore serce, to kurczę, tyle o niej wiedział, a nie wiedział, że ona ma chore serce, tak on ją obserwował. No a tam jeszcze w ogóle takie były sceny, jak on leżał taki umierający, jak do tego ojca strzelili i ojca przestrzelili na wylot, a w niego trafili. Ale później on jeszcze drugi strzał chyba dostał. To i ona jemu się zwidywała. A. Pamiętam, ona tak, taki było taka scena, że on taki jakby coś widział, takie majaki. Słońce i taka, ona się tak pochylała i tak włosami trzepała nad nim. Mhm. I on takie miał wizję i on uważał, że to ona go uratowała właśnie. Wiesz co, ja tu mam ciekawy zapisek. No. Dlaczego warto obejrzeć teraz? No właśnie, widzisz? Dlaczego? No. Żeby uwierzyć w siebie. Warto obejrzeć ten film, uwierzyć w siebie. No bo jeżeli ktoś ma odwagę coś takiego napisać, stworzyć, zrobić z tego film, to po prostu większość ludzi to jest artystami w takim razie. Widzisz. Piszących, tworzących coś i nie ma odwagi wyjść. Więc po prostu taki film może dodać odwagi, no bo że skoro ktoś ma odwagę wyjść czymś takim, to z tym, co my mamy w głowach, niektórzy... Właściwie to wszyscy turnusowicze, nasi słuchacze i nasi komentatorzy, spokojnie możemy pisać, co najmniej pisać książki. Tak. Kolejne bestsellery. Tak, bestsellery, naprawdę. Także, że sukces autorki powinien nam dodać skrzydeł po prostu. No, ale wiesz co, jeszcze tak wracając do tego właśnie związku z gangsterem, to ja kiedyś, jak tak się bardziej psychologią interesowałam, to właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to jest coś takiego, że właśnie, że kobiety, znaczy często bywa, że kobiety właśnie to jest spowodowane tak jakby błędnymi, nie wiem, filtrami emocjonalnymi, jakimś błędnym postrzeganiem, że kobiety często takich właśnie złych chłopców wybierają, takich gangsterów, no bo to jest taki silny i on tam powiedzmy, że myśli, że on ją obroni przed wszystkimi. Wszystko jedno, że on zabija. No, tak? Ale chodzi o to, że
że kobieta tak jakby szuka silnego takiego mężczyzny, w którym, przy którym będzie bezpieczna i myśli, że jak takiego draba zakochanego w niej sobie weźmie, to będzie bezpieczna, no ale bardzo często się okazuje, że za jakiś czas ten drab niestety dla niej też... Zaczyna się w jej stronę, tak? Tak, dla niej jest agresywny. No i właśnie tak się, tak stąd się biorą te związki przemocowe, no. Także nawet przypomina no mi się... No właśnie stąd, że się szuka, tak. Tak, piosenka siłaczy. Britney Spears, Criminal. Proszę, może zanucisz. Mama, I'm in love with the criminal. Ta-ra-ra. No. No. No, dobra, dobra. Cię sprowokowało. To był no fail. No. No, także tak, to jest tak. Też może, takie... Może zaśpiewam to na jakieś zaproszenie, na recenzję, to już będę lepiej dobra. Śpiewać. No. Tylko tu właśnie ten niestety ten kryminalista jest pokazany jako taki zakochany szczeniaczek pod koniec, no, tak właśnie. Bardzo pozytywnie, w ogóle wszyscy zapominają, tak. Czym on się zajmuje na co dzień, nie? Najważniejsze, no, że te ciudry kupuje. No tak. Jest dla mnie masakra. Jak oceniasz w swojej skali? Także niech was nie zmyli to, że dwa razy film oglądałam, bo tak jak powiedziałam, obejrzałam go drugi raz tylko dla recenzji. No to dawno pierwszy raz ja cię dawno pierwszy raz oglądałam, no to znaczy zero gwiazdek. Żałowałam, że obejrzałam. Ale mimo wszystko, bo strasznie się wynudziłam. Polecam do obejrzenia jednorazowego, bo po prostu, żeby osłupieć, no i żeby ten zły przekaz zobaczyć, po to, żeby ostrzec innych, że ten film ma zły przekaz i po to, żeby nabrać odwagi. Żeby nabrać odwagi, że proszę Państwa, jeżeli ktoś się odważył coś takiego to zrobić, to tak. Śmiało. My możemy tworzyć naprawdę. Tak. Również filmy i pisać książki. Tak. Co? Jest. Perły spa kamery mówią papa? Papa. To papa. Papa. Do następnego filmu. Papa. No. Pa. Papa.